Wir lesen zusammen einen der kleinen Propheten. Przeczytajmy wspólnie razem jednego z tych małych proroków. Und zwar den Propheten Obadja. Mianowicie proroka Abdiasza. Księga proroka Abdiasza. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów. Stańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Zgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wznieśli nad tobą górę twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności, wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z góry Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski, nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę, bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody, pić będą ich łeptać i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią i z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negev, kraj górzysty, Ezawa i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy z synów Izraela, ci w Helach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty. A wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negabu. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. Vielleicht fragt sich jemand, może ktoś się zapyta, wie kann man nach einem solchen Lied, jak po takiej pieśni, was über den Herrn Jesus ging, która dotyczy Pana Jezusa, und nach dem Gebet, wo wir gesagt haben, wir wollen den Herrn Jesus sehen, i w modlitwie, gdzie mówiliśmy, że chcemy widzieć Pana Jezusa, so ein Kapitel lesen, przeczytać taki rozdział. Das ist ja von vorne bis hinten eigentlich eine Abhandlung über Gericht. Bo od początku do końca jest tutaj mowa o sądzie. Ich hoffe, dass wir am Ende der Stunde gemeinsam sagen, mam nadzieję, że na końcu tej godziny wspólnie razem będziemy mogli powiedzieć, ich habe etwas über den Herrn Jesus gelernt. Nauczyłem się czegoś o Panu Jezusie. Nun ist es, würde mich natürlich persönlich interessieren, osobiście oczywiście interesowałoby mnie, ob überhaupt jemand hier in dem Raum diesen Propheten, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren irgendwie vor Augen gehabt hat.
ktoś z was tego proroka, powiedzmy, w przeciągu ostatnich 2 lat w ogóle się nim zajął. Ist ja nicht so die tägliche Bibellektüre für uns. Powiedzmy, że to nie jest codzienna lektura Biblii dla nas. Aber es ist eben Teil des Wortes Gottes. Ale jest to część Słowa Bożego. Und wir dürfen nicht denken, dass diese Propheten in erster Linie für Israel geschrieben sind. I nie możemy myśleć, że prorocy w pierwszej linii napisani są dla Izraela. Denn als der Prophet aufgeschrieben worden ist, bo gdy ten prorok pisał, das müsste wahrscheinlich nach der Gefangenschaft Babylons gewesen sein. Musiało się to dziać po uprowadzeniu do Babilonu. Ihr habt hier gesehen, hier in den Versen, sagen wir, 11 bis 14. Widzieliście w wierszach 11, powiedzmy, do 14. Dass es da offensichtlich um die Einnahme Jerusalems durch Babel geht. Że tutaj wydaje się, że chodzi o przejęcie Jeruzalemu przez Babilon. Und wo Edom, um den es hier in dem Propheten geht, i gdzie Edom, o którym jest mowa w tym proroku, zugeschaut hat. Patrzył na to. Und das muss ja dann danach aufgeschrieben worden sein, also vielleicht in der Zeit von Zerubabel, Esra, Nehemia, Malachi. Więc to musiało być w tych czasach napisane, może w czasach właśnie Zerubabela, Ezdrasza, Nehemiasza. Mit anderen Worten, von den Juden konnte das gar nicht so viele lesen. A więc innymi słowy, z Żydów za wielu nie mogło tego czytać. Das heißt, es ist in erster Linie für uns Christen geschrieben worden. A więc w pierwszej linii jest to napisane dla nas chrześcijan. Und da fragt man sich natürlich, warum so ein Buch? I można sobie postawić pytanie, po co albo dlaczego taka księga? Nun, ihr werdet schnell merken, dass ich nur so ein paar Punkte aus diesem Propheten herausgreifen kann. I szybko zauważycie, że tylko kilka punktów mogę jakby omówić czy wyciągnąć z tego proroka. Weil er viel mehr enthält, als man auf den ersten Blick denkt. Bo on zawiera o wiele więcej w sobie, niż na pierwszy rzut myślimy. Das erste ist, dass wir erkennen, pierwsze, co poznajemy, was eigentlich Inspiration bedeutet. Co oznacza inspiracja? Das große Thema dieses Propheten ist das Gericht über Esau, Edom. Wielkim tematem, czy głównym tematem tej księgi jest sąd nad Ezawem i Edomem. Esau und Edom ist dasselbe, das seht ihr in Vers 8. To jest to samo, Ezaw i Edom, to widać w wierszu 8. Da werden beide Begriffe, beide Namen austauschend genannt. Tutaj są te dwie nazwy wymienione, czy są podane wymiennie. Nun ist Obadja nicht der einzige Prophet, der sich mit dem Gericht über Esau Edom beschäftigt. Więc Obadiasz to też nie jest jedynym prorokiem, który się zajmuje sądem nad Ezawem i Edomem. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Inny przykład. In Jeremia 23. Jeremiasza. In Jeremia. Warte mal. Jeremiasz 49. Findet ihr ab Vers 7 od 7 wiersza, dass auch über Edom das Gericht genannt wird. Że tutaj jest też nazwany, czy jest wymieniony sąd o Edomie. Aber bei Jeremia ist das etwas anders. U Jeremiasza wygląda to trochę inaczej. Da findet ihr ab Kapitel 46 od 46 rozdziału das Gericht über die umliegenden Länder, Nationen von Israel. Jest opisywany sąd nad narodami otaczającymi Izrael. Das beginnt in Kapitel 46 mit Ägypten. 46 rozdział zaczyna się od Egiptu. Dann 47 die Philister. 47 Filistyni. 48 Moab. 48 Moab. 49 am Anfang Ammon. 49 początek Ammon. Und dann Edom. I potem 7 wiersz od 7 Edom. Das zeigt, dass hier so eine Art Panorama gebildet wird. Więc tu mamy taką, można by powiedzieć, panoramę, przegląd. Über die Gerichte, die die umliegenden Länder von Israel erleiden müssen. Przegląd tych sądów nad krajami wokół Izraela, które będą musiały przejść nad nimi. Und jetzt schaut bitte nochmal in Jeremia 49 in den Bericht. I spójrzmy jeszcze raz do 49 rozdziału Jeremiasza. Und zwar in den Versen 15 und 16. 15 i 16 wiersz. Bo to uczynię cię najmniejszym wśród narodów, zgardzonym między ludźmi, z
Strach przed Tobą i zuchwałość Twojego serca omamiły Ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd Cię strącę, mówi Pan. Dieser Bericht kommt uns ja sehr bekannt vor aus Obadja. To mamy dokładnie jakby powtórzone w Obadjaszu. Fast wörtlich, was Obadja auch sagt. To jest praktycznie słowo w słowo to, co mówi Abdiasz. Und wenn ihr dann noch die Länge von Jeremia euch anschaut. A jeszcze jak spojrzymy długość opisów Jeremiaszu. Von Vers 7 bis Vers 22 in Jeremia 49. 49 rozdział od 7 do 22 wiersza. Dann ist das fast genauso lang wie der Prophet Obadja. To można powiedzieć, że ten opis tam jest dokładnie tak samo długi jak prorok Abdiasz cały. Und da fragt man sich, warum zweimal? I można sobie postawić pytanie, po co dwa razy? Und das ist, was ich meine, Inspiration. I to jest to, co mam na myśli, inspiracja. Dass Gott gleiche Dinge in einen ganz anderen Zusammenhang stellen kann. Że Bóg może te same rzeczy zestawić w różnych okolicznościach. Bei Jeremia zeigt Gott, wie er eine Nation nach der anderen, die feindlich Israel gegenübersteht, richten wird. W Jeremiaszu widzimy, jak Bóg, naród po narodzie, które były wrogie Izraelowi, jak Bóg będzie ich sądził. In Obadja dagegen wird nur ein Beispiel herausgegriffen. W Abdiaszu jest wyciągnięty tylko jeden przykład. Und zwar das, die Nation, die Israel wahrscheinlich am feindlichsten gegenüberstand. I tu jest mowa o tym narodzie, który prawdopodobnie był najbardziej zagorzały przeciwko Izraelowi. Wo kommt Edom her? Skąd pochodzi Edom? Es ist Esau, wie wir gesehen haben. Jak widzieliśmy, jest to Ezaw. Esau ist der Bruder von Jakob. Ezaw jest bratem Jakuba. Das heißt, es ist ein Volk der Familie des Volkes Israel. A więc jest to naród, który był spokrewniony, który był rodziną z Izraelem. Und es ist gerade, sind gerade die Völker, die aus der Familie Israels kommen. I to są właśnie te narody, które pochodzą jakby z rodziny Izraela. Die Israel besonders gehasst haben. Które szczególnie znienawidziły Izraela. Zwei andere Beispiele dafür sind Moab und Ammon. Innym przykładem jest Moab i Ammon. Die Söhne und zugleich Enkelsöhne von Lot waren. Którzy byli synami, a nawet wnukami Lota. Und auch sie waren besonders hart gegen Israel. Również i oni byli szczególnie twardzi w swoim postępowaniu wobec Izraela. Ich sage das vorweg. Ich sage das vorweg. Mówię to naprzód. Weil wir später nochmal auf genau diesen Punkt zurückkommen. Bo jeszcze wrócimy do tego punktu. Aber Gott zeigt also durch den Propheten Obadja beispielhaft. A więc Bóg pokazuje w proroku Abdiaszu na przykładzie. Was Gott macht mit denen, die seinem Volk böse gegenüberstehen. Co Bóg uczyni z tymi, którzy są przeciwko Jego ludowi. Er wird sie richten. Bóg będzie ich sądził. Und das Gericht über Esau Edom ist ein besonderes. I ten sąd nad Ezawem czy Edomem jest szczególnym sądem. Wir haben in Vers 10 am Ende in unserem Propheten gelesen. Pod koniec 10 wiersza czytaliśmy. Du wirst ausgerottet werden auf ewig. Będziesz wytępiony na zawsze. Das heißt, da gibt es keine Wiederherstellung, keine Hoffnung. To oznacza, nie ma, nie będzie odnowienia, żadnej nadziei nie ma. Und Vers 18 am Ende? 18 wiersz pod koniec. Das Haus Esau wird keinen übrig gebliebenen haben, denn der Herr hat geredet. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. Das heißt, von Esau wird es nicht einen einzigen geben, der in das Reich Gottes eingehen wird, in das tausendjährige Reich. To znaczy, że z domu Ezawa nie będzie ani jednego pojedynczego, który wejdzie do tysiącletniego królestwa. So umfassend ist das Gericht über diese Familie. Tak obszerny jest ten sąd nad tą rodziną. Nun zurück zu dem Ausgangspunkt, was ich gesagt habe. Wracając do punktu wyjścia, który wspomniałem. Christus. Chrystus. Finden wir irgendwie den Herrn Jesus in diesem Propheten? Czy znajdujemy gdziekolwiek tutaj Pana Jezusa w tym proroku? No, das Neue Testament gibt uns dazu Antwort. Nowy Testament daje nam odpowiedź. Der Jesus war unterwegs mit zwei Jüngern. Pan Jezus był w drodze z dwoma uczniami. Und die waren total traurig. I byli całkowicie smutni. Und die haben gesagt, alle unsere Hoffnung ist dahin. Powiedzieli, nasza nadzieja upadła. Und da sagt der Jesus in Lukas 24, Vers 27. Łukasz 24, 27.
I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. So in diesem Vers teilt der Herr Jesus das Alte Testament ein. W tym wierszu Pan Jezus bierze pod wzgląd Stary Testament. Er spricht von Mose, er spricht von den Propheten und von den übrigen Schriften. On mówi o Mojżeszu, o prorokach i pozostałych, czy wszystkich pismach. Das ist die Einteilung der Juden des Alten Testamentes. To jest podział Starego Testamentu przez Żydów. Und der Herr Jesus sagt, dass in Mose und in allen Propheten und in allen Schriften etwas drin stand von ihm. I Pan Jezus mówi, że w Mojżeszu, we wszystkich prorokach i w pozostałych wszystkich pismach coś jest o nim zapisane. Ist für mich bis heute ein Rätsel, wie der Herr Jesus in dieser kurzen Zeit zwischen Jerusalem und Emmaus über jedes Buch des Alten Testamentes sprechen konnte. Dla mnie do dziś jest zagadką, jak Pan Jezus w czasie tak krótkim, jakim jest droga z Jerozolimy do Emmaus, o każdej księdze, o każdym proroku Starego Testamentu coś powiedział i wyjaśnił. Und er hat sich beschränkt darauf, in jedem Buch zu zeigen, was von ihm gesprochen hat. I on się ograniczył do tego, by w każdej księdze pokazać tylko to, co mówi o nim. Das heißt, Lukas 24 sagt uns ausdrücklich. To znaczy, Łukasz 24 mówi nam dobitnie. Im Propheten Obadja gibt es etwas von mir. W proroku Abdiaszu jest coś o mnie. So. Ihr habt den jetzt mitgelesen. A więc czytaliśmy go razem. Wo bitte finden wir in dem Propheten Obadja etwas über den Herrn Jesus? Gdzie, proszę, jest coś w proroku Abdiaszu o Panu Jezusie? Es muss, wie gesagt, es muss etwas von ihm darin stehen. Musi coś być tutaj zapisane. Als ich mal vor etlichen Jahren mich mit dem Propheten beschäftigt habe, gdy przed wieloma laty się tym prorokiem zajmowałem, ich weiß bis heute nicht, warum ich mir gerade Obadja vorgenommen habe. Do dziś nie wiem, dlaczego akurat wtedy wziąłem sobie Abdiasza. Ist ja an sich nicht gerade das erste Thema für ein Bibelstudium. Bo tak w ogóle to nie jest jakby pierwszy wybór, jeśli chodzi o studiowanie Biblii. Aber ich sage mal zur Ermunterung. Ale ku pokrzepieniu. Wenn du mit Bibelstudium anfängst, jak zaczniesz studiować Biblię, dann such dir nicht die längsten Bücher der Bibel. To nie zaczynaj od najdłuższych ksiąg Biblii. Dann fängst du an, bo zaczniesz mit Bibelstudium, studiować to. Und dann irgendwann bist du entmutigt und hörst auf mittendrin. I bardzo często się zniechęcasz i masz dość. Und das ist dann irgendwie schade, dass du irgendwie einen Anfang gemacht hast, aber irgendwie ein Buch nicht zu Ende geführt hast. I jest szkoda, że zacząłeś, ale nie skończyłeś tej księgi. Jetzt sage ich nicht, dass du gerade mit Obadja anfangen sollst. Teraz nie chcę też powiedzieć, że masz zacząć od proroka Abdiasza. Aber es gibt auch andere kürzere Bibelbücher in Gottes Wort. Ale jest wiele krótszych ksiąg w Słowie Bożym. Und nochmal, nimm dir ein kürzeres vor, dann weißt du, dass du auch zum Ende kommen wirst. Weź sobie krótką księgę na początek, żeby być pewnym, że dasz radę ją przerobić. Vielleicht war das der Grund, warum ich Obadja mal vor Jahren vorgenommen habe. Być może właśnie taki był powód, dlaczego się zająłem tą księgą. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir genau diese Frage gestellt. I też z jakiegoś powodu właśnie postawiłem sobie takie pytanie. Finde ich den Herrn Jesus darin? Czy znajdę tutaj Pana Jezusa? So, wo würdet ihr anfangen? W którym miejscu byście zaczynali tutaj? Wo könnt ihr aus eurem Verständnis heraus hier sagen, ja, das spricht von dem Herrn Jesus? O którym wierszu moglibyście powiedzieć, to mówi o Panu Jezusie? Nun, ich bin damals irgendwo dann doch gelandet. Wtedy można powiedzieć, że wylądowałem w miejscu. Und zwar bei dem allerletzten Ausdruck dieses Propheten. Mianowicie Ausdruck. Bei diesem Propheten. Ja. Na ostatniej wypowiedzi tego proroka. Da sagt der Prophet. Prorok tutaj mówi. Und das Reich wird dem Herrn gehören. Panowanie albo albo królestwo, więc herrschen. Ja, okay. Panowanie albo królestwo będzie należało do Pana. Das heißt, er wird herrschen oder wie heißt es? Ja, in dem Sinn, er wird herrschen oder Herrschaft, Herrschaft. Ja, okay, Königtum. Warum kann man das auf den Herrn Jesus beziehen? Dlaczego to można odnieść do Pana Jezusa? Es ist ja von dem Herrn, das ist der Name Gottes, Jahwe oder Jehova.
To jest mowa o Panu i to jest imię Boże, Jahwe czy Jehowa. Und das ist Gott. I to jest Bóg. Warum kann ich sagen, das ist der Jesus? Dlaczego mogę powiedzieć, że to jest Pan Jezus? Nun, es gibt zwei Erklärungen, warum es der Jesus sein muss. Są dwa wyjaśnienia, dlaczego to musi być Pan Jezus. Die eine ist aus einem Kapitel, aus dem wir heute Morgen schon etwas gelesen haben. Jedno to jest z rozdziału, który dziś rano czytaliśmy. Nämlich Johannes 1. Jana, pierwszy rozdział. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und in Vers 14 das Wort wurde Fleisch. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pierwszy wiersz, 14 wiersz. A Słowo ciałem się stało. Da sagt uns der Geist Gottes, Duch Boży mówi nam, dass da jemand ist, der das Wort ist, że jest ktoś, kto jest Słowem. Und die Beschreibung macht deutlich, das ist der ewige Sohn Gottes. I opis jasno nam pokazuje, że to jest odwieczny Syn Boży. Denn er war im Anfang, bo on był na początku. Das heißt, welchen Anfang du nimmst, er war da. To oznacza, obojętnie jaki początek weźmiesz, to on był. Das heißt, er ist ewig. To znaczy, że on jest wieczny. Zweitens, er war bei Gott. To znaczy, po drugie, on był u Boga. Das macht deutlich, er wird unterschieden innerhalb der Gottheit. To znaczy, że on jest rozróżniony w osobie bóstwa. Das ist nicht einfach Gott. To nie jest tak Bóg po prostu. Sondern bei Gott, das heißt, man kann ihn als Person unterscheiden innerhalb der Gottheit. Było u Boga, czyli można go rozróżnić w tym, w tej osobie bóstwa. Aber drittens, damit kein Missverständnis aufkommt. Ale po trzecie, aby nie było żadnej pomyłki, er war Gott, on był Bogiem. Das heißt, er ist der ewige Gott selbst. To oznacza, że on jest sam tym wiecznym Bogiem. Und viertens heißt es, er wurde Fleisch. I po czwarte, Słowo ciałem się stało. Und damit wird deutlich, es kann nicht der Vater sein. I to jest dobitne, że to nie może być Ojciec, denn der Vater wurde nicht Mensch. Bo Ojciec nie stał się człowiekiem. Es kann nicht der Geist Gottes sein, denn er wurde auch nicht Mensch. To nie może być Duch Boży, bo on też nie stał się człowiekiem. Aber der Sohn, er ist Mensch geworden. Ale Syn, on stał się człowiekiem. So, es geht also um den Sohn. A więc jest mowa o Synu. Aber er wird nicht Sohn genannt, ale on nie jest nazywany Synem, sondern Wort. Ale Słowem. Was heißt Wort? Co oznacza es heißt Słowo? Offenbarung von dem, was jemand ist. To znaczy objawienie tego, czym ktoś jest. Der Ausdruck, ihr habt es vielleicht mal gehört, ist ja im Griechischen Logos. I wyrażenie to może słyszeliście, jest to greckie Logos. Das geht über Wort hinaus. To mówi o, wychodzi ponad słowo. Es meint die Ausdrucksweise, der Ausdruck von jemand. To i to oznacza, czyli wyrażenie, określenie kogoś. Das heißt nichts anderes als da, wo Gott sich offenbart. To nie znaczy nic innego jak to, że Bóg się objawił. Da ist es immer durch den Sohn. To objawił się zawsze i tylko w Synu. Als Gott, oder lass mich noch so sagen, durch Reden offenbaren wir uns. Albo powiedzmy jeszcze tak, jeśli mówimy, to objawiamy, jacy jesteśmy. Durch das, was ich sage, wisst ihr, wer ich bin. Przez to, co mówię, wiecie, kim jestem. Aber natürlich nicht nur durch mein Reden, sondern auch durch mein Handeln. Ale nie tylko przez moją mowę, ale też przez moje czyny. Durch das, wie ich mich gebe. W ten sposób, w jaki się przedstawiam, zachowuję. Wie ich erscheine. Jak przed wami występuję. Durch das alles könnt ihr sehen, wer ich bin. To wszystko z tych obserwacji możecie poznać, kim jestem. Und so ist das auch bei Gott. Dokładnie tak samo jest w przypadku Boga. Gott ist unsichtbar. Bóg jest niewidzialny. Er ist ein Geist. Jest duchem. Aber er hat sich offenbart. Ale objawił się. Wie hat er sich offenbart? Jak się objawił? Zum Beispiel in der Schöpfung haben wir gesehen. Na przykład przez stworzenie widzieliśmy w Rzymian 1. Wer ist also der Schöpfer? Kto jest stwórcą? Der Sohn. Syn. Denn Gott hat sich offenbart durch das Wort. Bo Bóg objawił się przez słowo. Wenn Gott zu Abraham, zu Mose geredet hat. Gdy Bóg mówił do Abrahama, Mojżesza. Durch wen hat er geredet? Przez kogo mówił? Durch das Wort. Przez słowo. Das ist der Sohn. A to jest Syn. Als Gott sich vollkommen offenbart hat. Gdy Bóg się doskonale objawił. Durch wen hat er das getan? Przez kogo to uczynił? Durch das Wort, durch den Sohn. Przez słowo, przez Syna. Wenn Gott die Welt regiert. Jeśli Bóg panuje nad światem, dann offenbart er sich. To wtedy się objawia. Wer regiert also? Kto więc panuje? Der Sohn. Syn. Dadurch sehen wir, also,
Przez to widzimy więc, dass wenn es um das Handeln und Reden Gottes geht, es ist immer der Sohn. Że jeśli chodzi o mówienie albo działanie Boże, to jest zawsze przez Syna albo w Synu. Obadja zeigt uns nun, a więc Abdiasz pokazuje nam, dass im tausendjährigen Reich Jahweh, der Herr, regieren wird. Że w tysiącletnim królestwie Jahwe będzie panował. Durch wen wird er regieren? Przez kogo będzie panował? Durch den Sohn. Przez Syna. Durch den Herrn Jesus. Przez Pana Jezusa. Jetzt zeigt uns das Neue Testament aber noch konkreter. Ale Nowy Testament pokazuje nam jeszcze bardziej konkretnie, dass es niemand anders ist als der Jesus. Że to nikt inny jak Pan Jezus. In 1. Korinther 15. 1. Koryntian 15. In dem sogenannten Auferstehungskapitel, w tym tak zwanym rozdziale zmartwychwstaniowym, sagt der Apostel Paulus, mówi apostoł Paweł, in so einer Einschaltung, Verse 20 bis 28, w takim wtrąceniu wiersze 20 bis 28, w wierszach od 20 do 28, wo es um die Ordnung in der Auferstehung geht, gdzie jest mowa o porządku w zmartwychwstaniu, in den Versen 23 bis 25. W wierszach 23 do 25. Co dziś mówię? A każdy w swoim porządku, 23 wiersz. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Es ist also die Rede von Christus, więc jest tu mowa o Chrystusie, der Erstling der Auferstandenen ist, który jest pierwiastkiem zmartwychwstałych. Und in Vers 24, er wird das Reich dem Gott und Vater übergeben. I 24, odda władzę królewską Bogu Ojcu. Das ist Christus. To jest Chrystus. Vers 25, 25 wiersz. Er, Christus, muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. On, Chrystus, musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Das heißt, Paulus sagt uns ausdrücklich, a więc Paweł mówi nam dobitnie, es ist der Herr Jesus, der regieren wird. To Pan Jezus jest tym, który będzie panował. Der herrschen wird. Który będzie panował, królował. Und wenn wir jetzt zu Obadja zurückgehen, i gdy przejdziemy do Abdiasza, das Reich oder die Herrschaft oder die Regierung wird dem Herrn gehören. Królestwo, czy też panowanie, czy rządzenie należeć będzie do Pana. Dann meint Obadja niemanden anders als den Herrn Jesus. To Abdiasz nie ma na myśli nikogo innego, jak tylko Pana Jezusa. Und das ist für uns, glaube ich, heute unvorstellbar. I to dla nas, myślę, że dzisiaj jest niewyobrażalne. Ich behaupte, dass wir in vergleichsweise gerechten Regierungsumständen sind. Ja myślę, że jesteśmy w porównaniu w takich sprawiedliwych okolicznościach panowania. Natürlich ist heute nichts vollkommen, gar nichts. Oczywiście dzisiaj nic nie jest doskonałe, absolutnie. Aber wenn ihr das mal vergleicht mit Nordkorea, ale porównując na przykład z Koreą Północną, dann werden wir vergleichsweise gerecht regiert. To u nas, w naszych krajach, to panowanie czy rządzenie jest, można powiedzieć, że sprawiedliwe. Sogar hier in Polen. Także i tutaj u nas w Polsce. Wir haben natürlich immer was zu kritisieren. Oczywiście ciągle mamy powody do krytyki. Aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es bei uns einigermaßen gerecht zu. Ale porównując do wielu różnych krajów, możemy powiedzieć, że nam żyje się sprawiedliwie. Aber im Vergleich zu dem, was der Herr Jesus tun wird. Ale porównując do tego, jak będzie wyglądało w czasach Pana Jezusa, ist das heute total ungerecht. To dzisiejsze czasy są całkowicie niesprawiedliwe. Und wir merken das allein schon in unserem eigenen Leben. I to możemy zobaczyć już w naszym własnym życiu. Man kann ja die Regierung kritisieren. Można sobie krytykować rządy. Und merkt gar nicht, dass man mindestens im gleichen Maße sich selbst damit kritisiert. I człowiek nie zauważa, że przynajmniej w tym samym stopniu krytykuje samego siebie. Denn manche von uns haben auch einen Auftrag zu regieren. Bo co niektórzy z nas też mają za zadanie, by panować. Ich rede jetzt gar nicht von der Versammlung, i nie mówię teraz o zgromadzeniu, wo es Regierung gibt, gdzie jest panowanie, ich rede jetzt mal nur von unseren Familien. Ale mówię o naszych rodzinach.
Ist nicht jeder von uns Vater oder Mutter? Nie każdy z nas jest ojcem czy matką. Aber es gibt solche. Ale są tacy. So, dann überlegen wir mal, wie wir unseren Erziehungsauftrag wahrnehmen. To pomyślmy nad tym, w jaki sposób traktujemy nasze zadanie wychowywania. Und das ist regieren. I to jest panowanie. So, wir sitzen zu Hause am Tisch. Siedzimy przy stole. Und eins meiner Kinder macht Blödsinn. I jedno z moich dzieci robi głupstwo. So, dann tadle ich den. Karcę go, czy ganię go. Aber vielleicht war ich dabei ganz ungerecht. Ale może byłem niesprawiedliwy w tym momencie. Denn da gibt's ein Kind neben ihm, bo obok niego siedzi drugie dziecko, was ihn provoziert hat. Które go sprowokowało do tego. Und er weiß genau, der wird schon laut gegen meinen Vater sprechen. I to drugie dziecko wie dokładnie, że mój brat zrobi tą głupotę i powie coś przeciwko ojcu. Und dann kriegt er den Tadel und ich nicht. I wtedy on będzie skrytykowany, a nie ja. Wer ist böse? Kto jest bardziej zły? Das Kind, was provoziert hat, oder das Kind, was das ausgesprochen hat? Dziecko, które sprowokowało, czy dziecko, które to wypowiedziało? Eindeutig der Provokant. Jednoznacznie ten prowodyr. Und ich hab das nicht erkannt. A ja tego nie rozpoznałem. Weil ich nicht alles durchschaue. Bo ja też nie wszystko widzę. To jest ungerecht. I to jest niesprawiedliwe. So ein bisschen lernt man natürlich, wenn man Vater ist. Tego się uczymy, jeśli jest się ojcem. Und durchschaut dann die ganzen Sachen. I można te wszystkie rzeczy przejrzeć. Aber nur teilweise. Ale tylko częściowo. Aber wenn der Herr Jesus kommen wird, ale gdy przyjdzie Pan Jezus, dann wird er absolut gerecht regieren. Wtedy on będzie absolutnie sprawiedliwie panował. Da wird niemand ihm irgendwas vormachen können. Żaden nie będzie mógł mu czegoś zarzucić. Da wird es solche geben, die mit Heuchelei kommen. Przyjdą tacy obłudnicy, aber Jesus wird das durchschauen. Ale Pan Jezus to przejrzy. Da werden solche sein, die ihm schmeicheln werden. Przyjdą tacy pochlebcy. Aber Jesus wird das durchschauen. Ale Pan Jezus i to przejrzy. Er wird in jeder Hinsicht gerecht urteilen. W każdym aspekcie będzie sprawiedliwie osądzał. So, und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, bei uns, wir leben in Ländern, die es einigermaßen gerecht machen. I teraz jak powiedziałem, że żyjemy w krajach, w których jest dość sprawiedliwie. Dann reden wir von kleinen einzelnen Ländern. To mówimy o małych, pojedynczych krajach. Wenn der Herr Jesus aber kommen wird, ale gdy przyjdzie Pan Jezus, dann wird er die ganze Erde vollkommen gerecht regieren. To wtedy on będzie panował nad całą ziemią doskonale. Da wird er auch dafür sorgen, i on też zadba o to, dass an dem weitest entferntesten Flecken von Jerusalem aus gesehen, że na najbardziej oddalonym od Jerozolimy punkcie, dieselbe Gerechtigkeit herrscht wie in Jerusalem. Aby panowała dokładnie ta sama sprawiedliwość jak w Jerozolimie. Unvorstellbar. Niewyobrażalne dla nas. Da wird kein Gericht mehr irgendjemand zu Unrecht verurteilen. Żaden osąd nie będzie wydany niesprawiedliwie. Oder jemand laufen lassen, der eigentlich verurteilt werden müsste. Albo nie będzie też takiego kogoś, kto miał być osądzony i nie został. Und wisst ihr, was das Großartige sein wird? Wiecie, co będzie wielkiego w tym? Wir werden an der Seite des Herrn Jesus sein. Będziemy stali u boku Pana. Auch wenn das nicht direkt gemeint ist hier in Vers 21. Nawet jeśli nie jest bezpośrednio o tym mowa w wierszu 21. Es werden Retter auf dem Berg Zion ziehen. Ocaleni na górze Syjon wyruszą. Das ist im Plural. To jest liczba mnoga. Das wird da der gläubige Überrest sein. To będzie wtedy ta wierząca resztka. Aber wir können uns da mit drin sehen. Ale możemy w tym widzieć i siebie. An der Seite dessen, der Retter ist, der Jesus. Po stronie tego, który jest tym Zbawicielem, po stronie Pana Jezusa. Totale Gerechtigkeit weltweit. Można powiedzieć, totalna sprawiedliwość na całym świecie. Da braucht man keine Polizei mehr. Nie potrzeba policji. Da braucht man letztendlich auch keine Richter und Staatsanwälte mehr und Anwälte. Nie potrzeba będzie sędziów, nie potrzeba będzie burmistrzów. Da ist der eine, der totale Gerechtigkeit bewirken wird. Jest jeden, który będzie działał tą całkowitą sprawiedliwość. Aber das ist noch nicht alles. Ale to nie wszystko. Der Jesus als der regieren wird. Pan Jezus jako ten, który panuje. Ist der wahre Melchisedek.
będzie panował, jest tym prawdziwym Melchizedekiem. Und in Hebräer 7 wird das erklärt. I w 7 rozdziale jest to wyjaśnione. Erstens König der Gerechtigkeit. Po pierwsze król sprawiedliwości. Das ist Melchizedek. To jest Melchizedek. Aber zweitens König von Salem. Ale po drugie król Salemu. Und das heißt König des Friedens. A to jest ten król pokoju. Das heißt, der Jesus wird nicht nur totale Gerechtigkeit bewirken. A więc Pan Jezus nie wzbudzi całkowitej sprawiedliwości, sondern er wird zugleich vollkommenen Frieden bewirken. Ale i również wzbudzi całkowity pokój. Und wieder sage ich, i znowu, nicht nur in einer Familie, nie tylko w rodzinie, das schaffen wir ja schon kaum, to już tego nie potrafimy często dokonać, nicht nur in einer Stadt, nie tylko w mieście, nicht nur in einem Land, nie tylko w kraju, weltweit, na całym świecie. Tausend Jahre wird es nicht einen einzigen Krieg, und zwar nirgendwo geben. Przez 1000 lat nie będzie żadnej pojedynczej jakiejś wojny nigdzie na świecie. Und das wird Jesus bewirken. I to spowoduje Pan Jezus. Bei uns ist das oft so, u nas często jest tak, wenn der Gerechtigkeit ist, że gdy jest sprawiedliwość, ist kein Friede, to nie ma pokoju. Und wenn der Friede ist, a jeśli jest pokój, ist keine Gerechtigkeit, to nie ma sprawiedliwości. Aber bei ihm haben sich beides geküsst, wie der Psalmist. Ale jak psalmista mówi, tu się obie te rzeczy pocałowały. Weltweit dauerhafter Friede. Na całym świecie ten długi pokój. Tausend Jahre. Przez 1000 lat. Wir haben das ja nicht weltweit nicht mal ein Jahr bei uns. My nie jesteśmy w stanie tego zdziałać na rok. Es gibt so viele Bürgerkriege weltweit heute. Jest tak wiele wojen ludności na dzisiaj na świecie. Wird es alles nicht mehr geben. Tego wszystkiego nie będzie. Und nur wegen dieser einen Person, dem Herrn Jesus. I tylko dzięki tej jednej osobie Panu Jezusowi. So, wenn man das so sieht, jeśli się to tak widzi, dann bin ich sicher, dann werdet ihr genauso wie ich noch mehr Stellen in diesem Propheten finden, wo wir den Herrn Jesus sehen. To będziecie mogli znaleźć jeszcze więcej miejsc, gdzie widać Pana Jezusa. Aber jetzt gibt es noch eine ein Erschwernis. Ale jest jedno utrudnienie. Und zwar findet man in Apostelgeschichte 3, w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, dass in der Predigt von Petrus, w mowie Piotra, der Zusammenhang ist mal egal, obojętny jest teraz tam kontekst, es in Vers 18 heißt, oder Petrus sagt, w 18 wierszu Piotr mówi: Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Das heißt, Petrus sagt, dass die Propheten nicht nur über die Person des Herrn Jesus sprechen. To znaczy, że Piotr mówi, że prorocy nie tylko mówią o osobie Pana Jezusa, sondern dass alle Propheten davon gesprochen haben, dass der Jesus leiden musste. Ale wszyscy prorocy mówili, że Pan Jezus musi cierpieć. So, könnt ihr mir das mal sagen, in dem Propheten Obadja? No więc teraz powiedzcie mi, gdzie w proroku Abdiaszu, wo ist in dem Propheten Obadja von den Leiden des Herrn Jesus die Rede? W którym miejscu, w którym wierszu jest mowa o cierpieniach Pana Jezusa? So, auf den ersten Blick können wir das überhaupt nirgendwo erkennen. Na pierwszy rzut oka nigdzie tego nie zobaczymy. Da kommt uns dann der Prophet Jesaja ein bisschen zur Hilfe. Prorok Izajasz nam tutaj może być pomocny. Vielleicht liest ihr das auch schon mal Sonntagmorgens. Może czytacie to też w niedzielę rano. In Jesaja 49. 49 rozdział. Heißt es in Vers 3. 3 wiersz. Du bist mein Knecht Israel. Jesteś moim sługą Izraelu. Das heißt, der Knecht Gottes ist Israel. To znaczy, że tym sługą Bożym jest właśnie Izrael. Vers 4. 4 wiersz. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Lecz ja, 4 wiersz. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Vers 6. 6 wiersz. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. I 6 mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Wir merken sofort, dass da irgendwas wechselt.
Widzimy, że tutaj coś się zmienia. Israel ist der Knecht. Izrael jest sługą. Aber dann hat sich jemand umsonst abgemüht. Ale ktoś się daremnie trudził. Wird offensichtlich verworfen. Nie jest odrzucony. Und weil er bereit ist, verworfen zu sein. Ale ponieważ jest gotowy, by być odrzuconym. Hat Gott ihn zum Segen für alle Nationen und zum Herrscher über alle Nationen gemacht. Bóg uczynił go błogosławieństwem i panem nad wszystkimi narodami. Und wir verstehen sofort. I rozumiemy natychmiast. Das kann niemand anders als der Jesus sein. To nie może być nikt inny jak tylko Pan Jezus. Warum wechselt der Knecht Israel zum Knecht Jesus? Dlaczego ten sługa izraelski zamienia się, czy zmienia się w sługę Pana Jezusa? Weil Israel versagt hat. Ponieważ Izrael zawiódł. Und von Gott gezüchtigt werden muss. I musiał być ukarcony przez Boga. Und dann der Herr Jesus den Platz des Volkes Israel einnimmt. I Pan Jezus zajmuje miejsce Izraela. Und an ihrer Stelle. I na ich miejscu. Der Knecht Gottes wird. Staje się tym sługą Bożym. So, wenn ihr diesen Gedanken nach in den Propheten Obadja mitnehmt, jeśli tą myśl przeniesiemy do proroka Abdiasza, dann seht ihr, ich kürze das ab, i skracając, in den Versen 12 bis 14, w wierszach 12 do 14, nee, vers 11 bis 14, przepraszam, 11 do 14, dass da die Juden verfolgt wurden von Edom. Widzimy, że Żydzi byli prześladowani przez Edomitów. Und seht ihr, genau diesen Platz hat der Herr Jesus eingenommen. I dokładnie to miejsce zajął Pan Jezus. Von wem ist das, sind die Juden verfolgt worden? Przez kogo są Żydzi prześladowani? Von ihrer eigenen Familie, von Esau. Przez swoją własną rodzinę, przez Ezawa. Von wem ist der Herr Jesus an das Kreuz gebracht worden? Kto zawiódł Pana Jezusa na krzyż? Von seiner eigenen Familie. Z jego własnej rodziny. Von seinen Verwandten, von seinen Blutsverwandten. Z jego krewnych krwi. Von seinem Volk. Jego lud. Und was ihr hier lest, i to, co tutaj czytamy, ist genau das, was der Jesus erlebt hat. Jest dokładnie tym, co przeżył Pan Jezus. Es wird ja an den Feind gesprochen. Jest tu mowa do nieprzyjaciela. Vers 12. 12. Wiersz. Du solltest nicht auf den Tag deines Bruders sehen, am Tag seines Missgeschicks. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Wir lesen in den Psalmen, dass der Jesus sagt. W psalmach czytamy, że Pan Jezus mówi. Sie schauen und sehen mich an. Patrzą i szydzą ze mnie. Ich glaube, Psalm 69 ist das. 69. Psalm. Dann heißt es weiter hier. I dalej. Du solltest dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady. In Markus 15 seht ihr, wie beschrieben wird, dass die Führer des Volkes an dem Kreuz vorbeigingen. Marka 15 widzimy, jak przywódcy tego narodu przechodzili obok krzyża. Und das wird so in drei Gruppen aufgeteilt dort. Tam jest ten podział na trzy grupy. Und wie sie ihren Kopf schüttelten. Jak potrząsali głowami. Wie sie sich lustig machten über den Herrn Jesus. Jak sobie się śmiali z Pana Jezusa. Wie sie sich erfreuten, dass der ihnen gepredigt hat, jetzt am Kreuz dahin. Jak się cieszyli z tego, że ten, który im głosił, teraz wisi na krzyżu. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Robili sobie, śmiali się z niego. Dann heißt es hier noch weiter, noch dein Maul aufsperren am Tag der Bedrängnis. I dalej, nie mów zuchwale w dniu niedoli. Wenn ihr Psalm 22 schaut, gdy spojrzymy na Psalm 22, da spricht der Jesus davon, dass er wie in ein Maul hineingeschaut hat. To tam Pan Jezus mówi o tym pysku, który się rozwiera. Das ist ein Symbol des Teufels, wie er Menschen benutzt hat in Gewalttat gegen den Herrn Jesus. To jest obraz diabła, jak on użył ludzi, aby tą przemoc przeciwko Panu wykonali. No ein letzter Punkt. I ostatni punkt. Am Ende von Vers 13. Koniec 13. Noch deine Hand solltest du ausstrecken nach seinem Vermögen am Tag seiner Not. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Was hatte der Jesus für Vermögen? Jaki majątek miał Pan Jezus? Gar keins. Żadnego. Als Petrus so töricht war zu meinen, sein Meister habe die Tempelsteuer bezahlt. Gdy Piotr był Mateusz 17. Gdy Piotr był, można powiedzieć, tak głupio powiedział, że by Pan Jezus zapłacił podatek, da hatte der Jesus nicht das Geld, um das zu zahlen. To Pan Jezus nie miał pieniędzy, by za to zapłacić. Der konnte nicht seine Tasche greifen und Geld rausholen. Nie mógł sięgnąć do swojej sakiewki i wyciągnąć pieniędzy. Er hatte nichts. Nie miał nic. Als Schöpfer konnte einem Fisch befehlen, ein Geldstück aufzusammeln und genau an die Angel von Petrus zu gehen.
gdy właśnie jako stwórca mógł rozkazać tej rybie i ją zławił, i Piotr ją złowił, aby wyciągnąć tą monetę. Aber eigenes Geld hatte der Jesus. Ale swoich pieniędzy nie miał. Aber das wenige, was er besaß. Ale to niewiele, co miał, das waren seine Kleider am Kreuz. To były jego szaty na krzyżu. Und das haben sie ihm auch noch weggenommen. Również i to mu zabrali. Haben das zu Geld gemacht, verlost. Rzucali losy o to. So hat sich buchstäblich erfüllt, was hier Obadja vorher sagt. Jest co do słowa wypełniło się to, co Abdiasz o czym pisze. A wiecie, was das besondere sein wird? A wiecie, co jest, co będzie to szczególne? Dass der Überrest das in der Drangsalzeit genau erkennen wird. Że ta resztka w tym czasie ucisku dokładnie to rozpozna. Er wird erkennen, so wie unser Feind uns gegenüber gehandelt hat. Oni poznają, że dokładnie tak jak nasz nieprzyjaciel działa przeciwko nam, so sind wir mit unserem eigenen Messias umgegangen. Dokładnie tak postąpiliśmy z własnym Mesjaszem. Und was sie so in ihr Herz stechen wird, i to, co ich ukłuje najbardziej, dass ihr größter Feind Edom, że ich największy nieprzyjaciel Edom, ein Bild ist von ihnen selbst. Jest obrazem ich samych. Dass sie wie ein feindliches Volk ihrem eigenen Messias gegenüber aufgetreten sind. Że oni jako ten wrogi naród wystąpili przeciwko swojemu własnemu Mesjaszowi. Und wisst ihr, was das große sein wird, was sie dann erleben werden? Ale wiecie, co będzie największym, co przeżyją? Dass da einer im Himmel ist, der ihnen zur Seite steht. Że jest ktoś w niebie, który będzie po ich boku. Genau der, den sie damals als Volk eben verworfen haben. Dokładnie ten, którego wtedy jako naród odrzucili. Und er wird mitempfinden mit ihnen haben. I on będzie miał współczucie dla nich. Weil er genau das selber erlebt hat. Bo on dokładnie to samo przeżył. So erkennen wir, w ten sposób poznajemy, dass wirklich Christus in diesem Propheten zu finden ist. Że naprawdę w tym proroku można znaleźć Chrystusa. Lass mich jetzt zum Schluss unserer Stunde. Na koniec naszej godziny. Noch kurz zeigen, dass dieser Prophet auch praktischerweise zu uns spricht. Pozwólcie, że jeszcze pokażę, że ten prorok mówi w sposób praktyczny do nas. Wo kommt Edom her? Skąd pochodzi Edom? Oder Esau? Czy Ezaw? Ihr findet das in 1. Mose 25. Pierwsza Mojżeszowa 25. Da werden beide geboren. Tu się obaj narodzili. Vers 25. 25. wiersz. Als erstes kam Esau heraus. Jako pierwszy wyszedł Ezaw. Rötlich am ganzen Leib wie ein härener Mantel. Rudy, cały jak płaszcz włochaty. Und weil er so behaart war, gab man ihm den Namen Esau. A ponieważ był tak owłosiony, to nadano mu imię Ezaw. Dann Jakob. Potem Jakub. Und weil er die Ferse seines Bruders hielt. A ponieważ trzymał piętę swojego brata. Wurde er Jakob genannt, Fersenhalter. Nazwano go Jakob, Jakub, czyli ten, który trzyma piętę. Zwei Menschen werden geboren. Dwóch ludzi się narodziło. Natürliche Menschen. Dwóch naturalnych ludzi. Die einen Namen nach ihren natürlichen Eigenschaften bekamen. Którzy otrzymali imiona według swoich naturalnych cech. Genau das ist für uns alle wahr. To jest prawdziwe dla nas wszystkich. Haben wir am Freitagabend gesehen? W piątek wieczorem widzieliśmy. Wir sind alle zunächst mal natürliche Menschen. Jesteśmy wszyscy najpierw naturalnymi ludźmi. Ungläubig. Niewierzący. Und haben einen Namen. Mamy imię. Und der Name steht für die Person. I to imię jest dla każdej osoby. Der unserer sündigen Natur entspricht. Które odpowiada naszej grzesznej naturze. Behaart. Behaart. Opiera się. Das heißt, alles, was aus unseren Begierden hervorkommt. Przepraszam, to, że on był włochaty, to znaczy, że wszystko pochodzi z naszych pożądliwości. Fersenhalter. Ten, który trzyma piętę. Das ist List. To jest przebiegłość. Und das ist genau unser Charakter. I to jest dokładnie nasz charakter. Wir suchen unseren Vorteil. Szukamy własnego dobra. Und aus unserer alten Natur, aus der sündigen Natur kommen unsere Begierden hervor. A z naszej starej natury wychodzą te pożądliwości. Aber dann kommt etwas Besonderes. Ale potem jest coś szczególnego. Beide bekommen einen zweiten. Obaj otrzymują drugie imię. Bei Esau finden wir. U Ezawa widzimy. In Vers 29 folgende. 29 i dalej. Dass er da von dem Feld kommt. Że on wraca z pola.
Bei Jakob sieht dieses rote, dieses Linsengericht. Widzi tą potrawę z soczewicy. Und darum gab man ihm den Namen Edom, das heißt rot. I dlatego dano mu imię Edom, które oznacza czerwono, czerwony. Jakob bekommt später einen neuen Namen. Jakub później dostaje nowe imię. Er wird Israel genannt. Jest nazwany Izrael. Kämpfer Gottes. Wojownik Boży. Weil Gott ihn so nennt. Bo Bóg go tak nazywa. Seht ihr, das ist genau die entscheidende Frage. Was ist unser zweiter Name? To jest to decydujące pytanie, jak brzmi nasze drugie imię. Jeder bekommt einen zweiten Namen. Każdy otrzymuje drugie imię. Jeder bekommt die Chance, sich bekehren zu können. Każdy ma szansę, by się nawrócić. Jakob hat sie genutzt. Jakub wykorzystał to. Und bekommt von Gott einen neuen Namen. I otrzymuje od Boga nowe imię. Das nennen wir neue Geburt. Nazywamy to nowozrodzenie. Esau hat auch die Chance bekommen, sich zu bekehren. Esaw też miał szansę, by się nawrócić. Er hat das aber nicht getan. Ale nie uczynił tego. Sein zweiter Name ist wieder ein Name nach seiner Natur. Jego drugie imię jest znowu imieniem zgodnym z jego naturą. I on jest na wieki zgubiony. To jest pytanie, które każdy z nas musi sobie postawić. Czy jestem nawrócony i mam nowe imię? Oder bleibe ich ein Unbekehrter und auch mein zweiter, mein letzter Name spricht nur von meiner Natur? Albo jestem nienawrócony i moje drugie imię dalej obrazuje moją starą naturę. Leider müssen wir Folgendes sagen. Niestety musimy następującą rzecz stwierdzić. Auch wir als Gläubige haben noch etwas von dieser alten Natur. Jako wierzący również mamy coś z tej starej natury. Es gibt etwas, das zu uns, zu unserer Familie gehört. Jest coś, co należy, czy jest zgodne z naszą rodziną. Das uns erhalten bleibt bis an unser Lebensende. Które jest na... Które jest przy nas aż do końca naszego życia. Und das ist das Fleisch. I to jest ciało. Und dieses Fleisch hat die Kennzeichen Esaus. I to ciało ma cechy Ezawa. Und ich schließe damit, dass Obadja drei Kennzeichen uns nennt. I kończąc, chciałbym zakończyć tym, że Abdiasz wymienia nam trzy takie cechy. Vers 3. Trzeci wiersz. Übermut des Herzens. Pycha serca. Das ist Hochmut. So ist es bei uns, okay. Ist Hochmut. Der Hochmut ist eine ganz große Gefahr in unserem Leben. Ta pycha jest bardzo wielkim niebezpieczeństwem w naszym życiu. Sich besser zu fühlen als der andere. Czuć się jako lepszy niż inny. Einflussreicher. Być bardziej wpływowym. Intelligenter. Bardziej inteligentnym. Geistlicher. Bardziej duchowym. Schöner. Ładniejszym. Erfolgreicher. Mającym, odnoszącym większe sukcesy. Reicher. Bogatszym. Kann man auch gemeinschaftlich haben. Można może mieć lepszą społeczność. Wir haben mehr von der Wahrheit verstanden als andere. Zrozumieliśmy więcej z tej prawdy niż inni. Und sich dann über andere zu erheben. I możemy się wynosić nad innych. Das ist das Fleisch. To jest ciało. Gott wird das total richten. Bóg to całkowicie osądzi. Tun wir das auch schon? Czy i my to osądzamy? Zweites Kennzeichen. Druga cecha. Vers 10. Dziesiąty. Gewalttat. Zbrodnia albo przemoc. Wir sind natürlich nicht so töricht wie unsere Kinder. Nie jesteśmy oczywiście tak głupi jak nasze dzieci, die sich im Sandkasten schlagen. Które w piaskownicy się biją. Obwohl ich das auch schon unter Christen gesehen habe. Choć i niestety wśród chrześcijan i takie coś widziałem. Aber wisst ihr, wie wir gewalttätig sein können? Ale wiecie, jak my możemy się bić? Durch unsere Zunge. Naszym językiem. Die Wunden, die ich durch Worte jemandem zufügen kann. Rany, które mogę zadać komuś językiem, die können manchmal länger wehtun als ein Boxschlag. Mogą dłużej boleć niż uderzenie. To eine Verleumdung. Takie znieważenie. Wo ich mich lustig mache über jemanden. Gdzie będę z kogoś się wyśmiewał. Gewalttat. To jest przemoc. Das ist das Fleisch. To jest ciało. Und das letzte. I ostatnia rzecz. Vers 12. 12. Du solltest dich nicht freuen über die Kinder Juda. Nie ciesz się z powodu synów Judy. Das ist Schadenfreude. To jest ten, ta radość z czyjegoś nieszczęścia. Sich freuen über das Unglück, den Schaden meines Bruders, meiner Schwester. Cieszyć się z nieszczęścia mojego brata czy siostry. Der hat immer so geistlich getan. On zawsze był taki duchowy. Aber ich habe schon gesehen, dass das nur aufgesetzt war.
Ale ja to od razu, ja już to dostrzegłem, że to było tylko na pokaz. Und jetzt ist er zu Fall gekommen. I teraz upadł. Und da freue ich mich drauf. I z tego się cieszę. Oder so eine Familie, die immer vorbildlich war. Albo jest jakaś rodzina, która zawsze była przykładna. Und jetzt hat es sie auch mal getroffen. I teraz ich też dotknęło. Endlich mussten die auch mal auf den Boden der Tatsachen zurück. W końcu musieli też zejść do tego poziomu, musieli upaść przed tą rzeczą. Schadenfreude ist eine ganz üble Sache. Radość z czyjegoś nieszczęścia to jest bardzo zła rzecz. Jetzt kommen wir zurück auf den Herrn Jesus. I teraz wracając do Pana Jezusa. Er war nicht hochmütig, sondern von Herzen demütig. On nie był pyszny, ale pokornego serca. Er war nicht gewalttätig. On nie był tym, który przemoc okazywał. Sondern hat die Menschen geheilt, selbst wenn sie seine Feinde waren. Ale uzdrawiał ludzi, nawet tych, którzy byli jego nieprzyjaciółmi. Bei ihm finden wir keine Schadenfreude. U niego nie mamy tej radości z czyjegoś nieszczęścia. Hätte er sie nicht haben können? Czy nie mógł mieć czegoś takiego? Als er dort am Kreuz hing und die Leute sich über ihn lustig gemacht haben? Gdy wisiał na krzyżu i ludzie się z niego śmiali. Hätte er sagen können, ihr werdet selbst das Gericht Gottes erleben. To mógł im wtedy powiedzieć, sami przeżyjecie sąd Boży. Und dann werde ich mich freuen. I wtedy ja będę się cieszył. Hat er nicht getan. Nie uczynił tak. Was hat er dessen getan? Co zamiast tego powiedział? Er hat sogar für sie gebetet. Modlił się za nich. Wirklich, Christus sollte vor unseren Herzen stehen. Naprawdę Chrystus powinien stać przed naszymi sercami. Dann werden wir auch aus diesem besonderen Propheten lernen. To wtedy będziemy mogli się uczyć od tego proroka.